Dobry wieczór Państwu, witamy z Krakowa. Tak wygląda nowa flaga Wisły Kraków, kibiców, którzy przybyli dziś dopingować swoją jedenastkę. Wyawansowała do trzeciej rundy Pucharu UEFA. Dziś ciężkie zadanie. Porażka z Parmą 2 tygodnie temu. 1-2 daje nadzieję. Adam, jaką nadzieję? Jak myślisz, jak ułoży się początek tego spotkania? Wisła może wygrać 1-0, powinna wygrać 1-0 i awansować dalej, ale czy spodziewasz się jakiegoś ciekawego rozwiązania taktycznego ze strony trenera Kasperczaka i trenera Cezary Prandelego? Z pewnością Wisła stoi przed dużą szansą awansu do trzeciej rundy. Jedynie należy żałować, że ten wynik z Parmy nie był bardziej obiecujący. Wisła rozegrała doskonały mecz. Remis 2-2 na pewno należał się, myślę. A czas na rozmowę przed meczem. Halo, Robert Sitnicki. A z nami jest Tomasz Frankowski, napastnik Wisły, nie mogący grać od początku sezonu z powodu kontuzji. Panie Tomku, był pan blisko swoich kolegów. Jakie nastroje przed tym meczem? No, nastroje są bojowe, oczywiście. Osiągnęliśmy korzystny rezultat w Parmie i atmosfera, wszystko jest po to, żeby to spotkanie wygrać i awansować dalej. Dziękuję, życzymy tego piłkarzom Wisły. I czas na składową jedenastek. Sędzia główny pan Dejan Delewicz z Jugosławii dokonuje losowania boisk. Skład Parmy w bramce z jedynką Frej, 4 Greszko, 5 Bonera, 8 kapitan drużyny Lamusi, 9 Adriano, 17 Filipini, 20 Mutu, 21 Ferrari, 23 Bresciano, 26 Brigi, 27 Benarivo. W rezerwie bramka Staffarel, numer 22, 10 Nakata, 11 Bonazzoli, 16 Junior, 18 Gilardino, 28 Cannavaro, 29 Donati. To ławka rezerwowych trenera Prandelego. Czas na skład wicemistrzów Polski Wisła Kraków. W bramce z 30 IG, 4 Paszczyński, 6 Głowacki, 18 Job, 3 Stolarczyk, z 5 kapitan zespołu Kosowski, 10 Ucze, 16 Strom, 2 Szymkowiak, 31 Kuźba, 9 Żurawski. Rezerwowi Wiśle, bramkarz Piekutowski, numer 25, 26 Kaliciak, 17 Paszulewicz, 20 Kantoro, 8 Pater, 29 Dubicki, 22 Brożek. Takie dogrywanie piłki pomocników włoskich. Trener Kasperczak nie zdradził nam taktyki pierwszych minut Wisły, ale mówiło się nieoficjalnie, że Wiślacy zaczną ostrożnie. Wcale nie od ataków, jakby chcąc uśpić trochę włoską jedenastkę. Teraz wspaniale zagra w pole karne. Adriano przy piłce, jeszcze Adriano i gol! 6 minuta spotkania. 1-0 dla Parmy. Obrońcy Wisły zbyt daleko byli od napastników. Szczególnie tutaj Adriano został bez opieki. Niestety jego dribbling, złamanie piłki do środka, strzał lewą nogą po rykoszycie i tutaj ich był bez szans praktycznie. Bardzo mocny strzał Adriano. Rozpoczęło się fatalnie dla Wisły. Najgorzej jak można sobie było wymyśleć. Jeszcze raz Adriano, odbita piłka od nogi Głowackiego. Trudno być pretensje do stopera Wisły. 1-0 dla Parmy. Drodzy Państwo, wszyscy dobrze wiemy, co musi się stać, żeby Wisła awansowała. Spokojnie konstruują atak piłkarze Parmy. Benarivo. No i po raz kolejny okazja dla jedenastki z Parmy. Wiślacy posiadają piłkę. Baszczyński. Podbita piłka, nie wiem czy tam przejmie ją Ucze. Przejął nad bramką, wspaniała. Najpierw Robinsonada, właściwie wyskok Ucze, a później parada Freja. Ucze jest zawodnikiem, który świetnie gra głową. Ma świetne wyczucie, jeżeli chodzi o wyskok i tutaj naprawdę od dużo wyższego obrońcy potrafił główkować w powietrzu. Prawo stron, łapie piłkę w środku. Zagranie na lewo do Kosowskiego. Kosowski ma w środku Kuźbę i Żurawskiego. Piłka do Żurawskiego. Żurawski coraz bliżej pole karne. Tylko Kuźba w polu karnym. Nadbiega stron. Kosowski musi strzelać. Tak jest. Czy dobije Kuźba? Nie. Za mało Wiślaków takich tego rodzaju ataka Adam w polu karnym Parmy. Z pewnością przy takich strzałach należy się liczyć z tym, że bramkarz odbije piłkę i tutaj Kuźba zdecydowanie szybciej musi reagować. Bardziej energicznie. Żurawski i Kosowski. Faul. Rzut wolny dla Wisły. Wisła dobrze zaczęła grać. Przyspieszyli grę w środku pola. Grają bez przyjęcia. Dużo krosowych piłek. I z pewnością to jest droga do pierwszej zdobytej bramki przez Wiślaków. Od kilku minut naprawdę gra nieźle, gdzie od 10-15 stara się opanować sytuację. Zamknąć piłkarzy Parmy. Niepilnowany w środku Szymkowiak. Być może Żurawski poda do niego. Nie wiem, czy Państwo to widzą.
Żurawski strzela! Prosto we Freja. Rozgrywanych. W taki właśnie sposób. Teraz jednak zdobywają piłkę. Ucze w polu karnym. Zagra do środka! Nie, nie, nie ma gola. Kuźba czekał na podanie. Kalu. Ucze, cóż żeś ty narobił? No taki dobry. Bardzo dobry fragment, szybki atak fragment meczu tego piłkarza. Wykonaniu Wisły. Piękne podanie Maćka Żurawskiego do prostopadłe do Ucze. I tutaj brakło precyzji. Owszem, mierzył po dalszym słupku. Niemniej jednak no tutaj zdecydowanie trzeba mieć więcej precyzji w wykonaniu tego strzału. Tym bardziej przykre, że chwalimy Ucze od pierwszych minut. No i proszę, zamiast 1-1 do przerwy 0-1. Parma prowadzi w Krakowie. Żurawski wysoko w kierunku Stronka. Strong do środka, tu jest Szybkowiak, strzela! Poprzeczka! Ach, kapitalne uderzenie Szymkowiaka lewą nogą i tutaj naprawdę bardzo niewiele brakło, by była Kosowski, bramka. Piłka do Jopa. Jop i Adriano. A to sytuacja, w której Szymkowiak mógł, proszę popatrzeć, zmieścić piłkę w siatce. Byłoby 1-1 i czekalibyśmy na dwa następne gola. Tak ciągle czekamy na 3. 49. minuta meczu. Parma prowadzi w Krakowie 1-0. Ucze w murze piłkarzy Parmy. Kosowski. Łasko, gol! Gol 1-1. Trzeba próbować i strzelać. I wtedy strzały z dalszej odległości. To co mówiliśmy. Akurat stały fragment gry. Z pewnością tutaj Real piłka zaskoczyła. Nierówność boiska spowodowała to, że wydawałoby się pewnie złapana piłka ugrzęzła w siatce. Nawet najzdolniejsi bramkarze mają chwilę słabości. Przypominam, miał 18 lat, kiedy sprowadzono go z Cannes do włoskiej ekstraklasy. Kamil Kosowski, 71. minuta. Wisła Parma 1-1. Odżyły nadzieje. Cel następny, strzelenie bramki i dogrywka. Nie, i dogrywka. Szukamy trzeciej bramki. Obyśmy zdążyli. Tak jest. Kamil Kosowski. Oto kapitan. Do środka bardzo dobrze, nie ruszył jednak do tej piłki. Żurawski może teraz, Żurawski! Żurawski strzela gol! 2-1! Dziewiąta bramka Żurawskiego w europejskich pucharach. 2-1. Jeszcze 10 minut. Nie trzeba czekać do dogrywki, Adam. Trzeba szukać kolejnych goli. Okazało się, że Wisła może, Wisła potrafi. Wspaniała akcja Stolarczyka i kapitalny zwód Żurawskiego. Reprezentant Polski pakuje piłkę do siatki. Wisła 2-1. Odrobione, wyrównane straty z pierwszego meczu. Jeśli takim wynikiem zakończy się to spotkanie, będzie dogrywka, ale nie chcemy dogrywki. Wisłę stać, Wisła może, powinna ograć dzisiaj Parmę. To jest naprawdę dziewiąta drużyna Serie A, ale to nic takiego, to tylko rywale do ogrania, Adam. Piłka wędrowała jak po sznurku. Kosowski do Stolarczyka, Stolarczyk do Żurawskiego i ten wspaniałym strzałem zakończył akcję. Kamil Kosowski, znakomita gra kapitana Wisły. Kosowski, polu karnym, Kosowski coraz bliżej do Żurawskiego. Żurawski podobnie jak... I gol! 3-1! Podobnie jak w 81. minucie. Wisła 3-1. Kalu Ucze na środku boiska, tego państwo teraz nie widzą. Robi salta. A robi salta wtedy, kiedy Wisła wygrywa i strzela bramki. 3-1! I jeszcze 26 minut. No trzeba ten wynik utrzymać. Znowu kapitalna akcja lewą stroną. Kamil Kosowski świetnie rozpoczął dribbling. Udanie podał do Maćka Żurawskiego i ten kolejnym strzałem doprowadził do prowadzenia 3-1. Adam, trochę za nie mówiłeś chyba przy tej akcji. Z pewnością bardzo duże emocje, także tutaj. Szymkowiak rozsądnie do środka, do Ucze. Ucze i Filipini, ucieka Ucze. Na lewej stronie jest Kosowski, zagrywa do Dubickiego, nie ma spalonego. Dubicki mija bramkarza, pusta bramka, on to musi strzelić i strzela! I 4-1! Wisła prowadzi z Parmą 4-1! Kapitalna akcja Wiślaków. Rozpoczął Mirek Szymkowiak. Mirek Szymkowiak rozgrywa doskonałe spotkanie. Zarówno druga połowa, jak i dogrywka są świetne w jego wykonaniu. On był tym reżyserem tej akcji. Dubicki wykończył naprawdę kapitalnie. Jeszcze jedna akcja. Moment podania, nie ma spalonego.
Arbiter nie przerywa akcji. Dubicki, Frej na ziemi. Parma na kolanach, Parma na łopatkach. Zdaje się, że tu nic złego się nie powinno Wiśle przytrafić. Mirek Szymkowiak rozpoczął. Kalu świetnie podał, a bohaterem w następnym meczu jest Daniel Dubicki. Doskonałe zmiany Kasperczaka, o tym już mówiliśmy. 108 minuta. Dubicki. Wisła prowadzi 4-1. Piłka wędruje na lewą stronę. Jest Dubicki. Pandelewicz za moment. Gwizdnie, właśnie to robi. I Wisła jest w trzeciej rundzie Pucharu UEFA. Wisła Parma 4-1. Za chwilę zabrzmi tu krakowska pieśń nad pieśniami, jak długo na Wawelu. Dawno nie będzie brzmiała, Adam, tak uroczyście, tak radośnie, tak dumnie. Z pewnością wielka radość w Krakowie. To, co wydawało się na początku spotkania niemożliwe, stało się faktem. Wisła po naprawdę bardzo dobrym spotkaniu zwyciężyła zdecydowanie Parmę. Fantastyczny spektakl Wisły Kraków. Od 5 minuty do 71 Wiślacy przegrywali 0-1. Ileż trzeba mieć konsekwencji w grze, ambicji, pasji i wiary w to, że można tą Parmę ograć. I oni to zrobili, a później poszło wszystko, no tak jak sobie piłkarze wymarzyli, tak jak zaplanował to Kasperczak. Adam, wracają czasy, kiedy grałeś w ćwierćfinale. Wtedy to był Puchar Europy. Miejmy nadzieję, że Wisła pójdzie tym samym śladem. A tak jak powiedziałeś, tutaj ta wiara, determinacja do samego końca przyniosło efekty. I teraz właśnie hymn Wisły. A z nami jest Henryk Kasperczak, współtwórca tego wyczynu, piłkarzy Wisły Kraków. Panie trenerze, co takiego sprawiło, że no aż czterokrotnie taki klub jak Parma został zaskoczony przez Wisłę? No myślę, że forma w obu meczach, bo Wisła zademonstrowała dzisiaj, że po prostu się ustabilizowała, gra lepiej i jest bardzo skuteczna. Oczywiście mecz nam się nie ułożył na początku, bo niefortunnie, że się tą bramkę stracili, ale można było zauważyć, że zawodnicy po prostu zareagowali pozytywnie. No i chciałem im za to podziękować. Rzadko polscy piłkarze grają dwugodzinny mecz. Czy nie obawiał się pan formy fizycznej piłkarzy? No myślę, to co żeśmy widzieli, że raczej fizycznie nie mieliśmy problemu. Teraz zostanie problem, jak odpocząć do następnego meczu. Życzymy dobrych meczów w trzeciej rundzie. Tyle trener Henryk Kasperczak.